Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W miniony czwartek 18 lipca 2024 roku Izraelski Parlament, Kneset, głosował za przyjęciem uchwały, która odrzuca możliwość uznania państwa palestyńskiego. Ważny jest czas przyjęcia tej uchwały, ponieważ wiele się mówi w mediach izraelskich i amerykańskich o, możliwie, o możliwej wizycie premiera Beniamina Netanyahu w Waszyngtonie. To oczywiście ma też swój kontekst w wyborach. Wewnątrz, wewnętrznych, wewnątrzpolitycznych w Stanach Zjednoczonych, obecna kampania prezydencka budzi bardzo wiele emocji, także w Izraelu, no, w kontekście oczywiście bezpieczeństwa tego, tego państwa i tego, co się dzieje od 7 października 2023 roku na arenie międzynarodowej, nie tylko w Strefie Gazy, ale chodzi także o odbiór społeczny, odbiór polityczny na całym świecie tego, co Izrael robi w Strefie Gazy ekipa premiera Nataniachu trzyma bardzo twardy kurs jeśli chodzi o stosunek do ut możliwości utworzenia państwa palestyńskiego te uchwały Poparła koalicja skupiona wokół Nataniachu jego partii Likud, co ważne, także poparli to deputowani opozycji skupieni wokół Beniego, Beniego Ganca. Co do pozostałych członków Knesetu, to lider opozycji Jair Lapid opuścił salę, podobnie zresztą jak deputowani z jego, z jego partii Jest przyszłość. Chodziło o to, aby uniknąć głosowania nad tą, nad tą uchwałą. Mimo, że ta partia teoretycznie zajmuje stanowisko na rzecz tak zwanego rozwiązania dwupaństwowego no to jednak to uniknięcie głosowania też było takim można powiedzieć manifestem politycznym warto tutaj przypomnieć że już na początku lutego Kneset przyjął uchwałę która odrzuciła utworzenie państwa palestyńskiego natomiast no tamta rezolucja odnosiła się konkretnie do takiego jednostronnego utworzenia takiego państwa bez zgody Izraela. Tym razem i to warto podkreślić, ta uchwała właśnie z 18 lipca jest zdecydowanie bardziej radykalna niż ta lutowa, ponieważ wprost odrzuca jakąkolwiek możliwość utworzenia państwa palestyńskiego i praktycznie ta uchwała Knesetu odrzuca prawo palestyńczyków do posiadania własnego państwa. Warto tutaj podkreślić, że obecna koalicja, która rządzi Izraelem, jest niezwykle radykalna, jeśli chodzi o swoje postulaty i w polityce wewnętrznej i w polityce zagranicznej. Takim myślę, że dobrym przykładem tego, jaki jest stosunek obecnego rządu Izraela wobec palestyńczyków, jest wypowiedź ministra finansów tego państwa Bezalela Smotricha, który powiedział cytat nie można ustanowić państwa palestyńskiego, ponieważ nie ma czegoś takiego jak naród palestyński. Koniec cytatu. To pokazuje poziom radykalizmu tego rządu, który jest nazywany jednym z najbardziej radykalnych od czasu utworzenia państwa. Izrael. Co ważne, no też warto pokazać tę percepcję międzynarodową, właśnie problemu, właśnie państwa palestyńskiego, czy prawa Palestyńczyków do posiadania własnego państwa. W tym roku, w roku 2024, niepodległość Palestyny uznała już Hiszpania, Norwegia i Irlandia. Podobne stanowisko zresztą zajęła także Słowenia, a pod koniec ubiegłego miesiąca także Armenia. Warto, warto przytoczyć także ten fakt, że Polska uznała państwowość Palestyńczyków wkrótce po jej proklamowaniu w 1988 roku. Wiele państw Unii Europejskiej uznaje państwowość Palestyńczyków: to i Czechy, i Słowacja, i Szwecja, i Rumunia, i Bułgaria, i tak dalej, i tak dalej. Państwowość też uznaje Palestyńczyków stolica apostolska. Łącznie ze 193 państw członkowskich, ONZ, państwo palestyńczyków uznaje obecnie 145. Zresztą Palestyna jest państwem obserwatorem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Ten brak formalnego członkostwa, właśnie Palestyny, no, wynika z permanentnego wetowania tego rozwiązania przez, przez Stany Zjednoczone. Dzień po uchwale Knesetu. Czyli w piątek 19 lipca 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, czyli najwyższy organ sądowy ONZ, uznał, że izraelskie osadnictwo na okupowanych terytoriach palestyńskich narusza konwencję gene genewską, no czyli tak naprawdę prawo międzynarodowe. I tutaj Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości odniósł się do statusu okupowanych przez Izrael od już. 57 lat ziem zachodniego brzegu Jordanu, Jerozolimy Wschodniej i strefy gazy, gdzie nie ma żydowskich osadników, a na terenach tych palestyńczycy chcą utworzyć swoje niepodległe państwo. I tutaj Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przyznał, że izraelska praktyka polityczna sprowadza się tak naprawdę do aneksji dużej części terytoriów należnych palestyńczykom. W tym miejscu warto przywołać chociażby brzmienie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 z 29 listopada 1947 roku, które mówiło wyraźnie o podzieleniu terytorium mandatu Palestyny na dwa państwa żydowskie i Arabskie. No, to nigdy nie ta rezolucja nigdy nie została wykonana. Podobnie zresztą jak to słynne porozumienie z Oslo, porozumienie z 1993 roku. Wtedy Izrael zawarł z Organizacją Wyzwolenia Palestyny taką umowę, która zakładała utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego obok państwa Izrael. Izrael do dziś nie zrealizował postanowień porozumienia z Oslo. Zachodni brzeg Jordanu nadal jest okupowany przez armię izraelską. Zresztą terytoria palestyńskie są kolonizowane przez nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, co zresztą Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przyznał. Te osiedla żydowskie no pod pretekstem zapewniania bezpieczeństwa tym osiedlom, armia izraelska, siły bezpieczeństwa kontrolują sporą, sporą część terytorium. Właśnie palestyńskich. Jeżeli chodzi o postanowienie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, to Trybunał tutaj zażądał, aby Izrael naprawił szkody, które są spowodowane jego okupacją i zaprzestał nowych działań właśnie osadniczych. Natomiast no, odpowiedź Izraela, czy rządu izraelskiego, była nietrudna do przewidzenia. Premier Benjamin Netanyahu skrytykował to orzeczenie. Trybunału nazywając je, cytuję, absurdalną opinią. No i, no, jakby, argumentacja jest klasyczna dla narracji rządu. W, w, właśnie izraelskiego, że naród żydowski nie jest okupantem, ponieważ nie może być, nie może okupywać swojej własnej ziemi, czyli to jest jakby odmawianie cały czas prawa do stworzenia własnego państwa przez naród, na, naród palestyński. Pewność siebie Benjamina Netanjahu wynika oczywiście także z parasola, który roztaczają nad Izraelem Stany Zjednoczone i bez względu na to, czy premierem był Donald Trump, jest obecnie Joe Biden, czy Ponownie będzie Donald Trump. Ten parasol nie zniknie nad Izraelem. Izrael czuje się na tyle silny, że przygotowuje się do wojny prewencyjnej z Iranem, a obecnie no, to, co robi w strefie gazy, jest napiętnowane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i w żaden sposób nie kończy to działań Izraela. To pokazuje, jak prawo międzynarodowe dzisiaj jest selektywnie tak naprawdę stosowane. Liczy się po prostu prawo, prawo siły, i też warto mieć to, mieć to na uwadze. Dziękuję Państwu za uwagę.